Dziś grała także druga liga. W Pruszkowie Znicz pokonał efektownie Concordię Elbląg. Na podmokłym boisku lepiej poradzili sobie gospodarze. Festiwal strzelecki Znicza rozpoczął się w 12 minucie od gola Adriana Paluchowskiego. Zdradzając przebieg meczu, nie było to dziś jego ostatnie trafienie. Goście próbowali odrabiać straty, ale niedziela nie była dla nich udanym dniem. Skrzydła Concordii podcięła w 29 minucie druga bramka dla Znicza, autorstwa Michała Zapaśnika. Chwilę później wynik mógł podwyższyć Adrian Paluchowski, ale jego główka była minimalnie niecelna. Jak mówi jednak przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejna próba napastnika Znicza była udana i do przerwy gospodarze prowadzili 3-0. W 53 minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do Norberta Jędrzejczyka, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce. W 65 minucie bramkarz gości faulował w polu karnym Marcina Rackiewicza. Dzieło zniszczenia zakończył ten, który je rozpoczął, czyli Adrian Paluchowski. Tym samym zaliczając drugiego hat-tricka w tym sezonie. Znicz Concordia 5-0. Cieszy nas bardzo wynik. W końcu udało nam się u siebie zwyciężyć i to strzelić więcej w meczu niż jedną bramkę. Tak? No, musieliśmy zmazać trochę plamę z ostatnich spotkań, bo niewiele wygrywaliśmy. Cieszy to, że graliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. To, co sobie założyliśmy w szatni przed meczem, zostało zrealizowane. Wygrana 5-0 sama mówi za siebie. Ale to już historia, szykujemy się do następnego meczu. A będzie to wyjazdowe spotkanie z Wisłą Puławy.